kiedyś, jak mówiło się, że ktoś mówi politycznie, to rozumiano też, że tak grzecznie kulturalnie, prawda? Dzisiaj niekoniecznie. Co jest jakimś znakiem chyba czasów? Ja tutaj dziękuję za te wystąpienia, bo one dały mi dużo do myślenia. Mam nadzieję, że nie tylko mnie. To ważne jest to, żeby umieć zapominać. To jest słuszna uwaga. W związku z tym zapewne kiedyś to zostanie zapomniane, co tu mówiliśmy. To właściwie słusznie, jak to jest primum non nocere, byleby nie za bardzo szkodzić, bo te rzeczy, które szkodzą, chyba się bardziej zapomina. No i przechodząc, 15 minut mam, dobrze mówię? Mniej więcej. Już właśnie zabezpieczę nawet. No niby tak też. W warunkach właśnie tutaj głosu ludu, którym być może rzeczywiście się odezwie. Czyli spróbuję się zmieścić w tych wyznaczonych przez tytuł granicach, chociaż zawsze jest problem, podobnie jak z czasem. Czyli zacznę od tego, że mamy problem, który wystąpił zresztą tutaj, szczególnie chyba w wystąpieniu pana rektora, który mówił, że i dobrze pamiętam, że zazębiamy się z otoczeniem społeczno-politycznym i potem znowu państwo występowało. Czyli nawet właśnie po tych treściach można stwierdzić, że no, nie ma jak uciec od polityki. Ona jest. Ona jest w związku z tym dziwne, gdyby nie było jej tutaj, bo ona jest chyba wszechogarniająca, szczególnie jeżeli mamy demokrację. To znaczy, że teoretycznie przynajmniej, ostatnie wybory tego nie potwierdzają, ale no właśnie ubolewa klasa polityczna w związku z tym, no tak jakoś ludzie nie chodzą, pomimo tego, że ta właśnie teoretyczna demokracja jest. No to z jakichś tam powodów. Mają ciekawsze zajęcia, na przykład przygotowywanie się do takich właśnie konferencji, o chociażby. Niech będzie. I teraz, jeżeli mamy już to stwierdzenie, że państwo prowadzi swoją politykę, to ono prowadzi swoją politykę też wobec uczelni. Trudno, żeby było inaczej, tym bardziej, jeżeli szkoły są państwowe albo publiczne. Jak zwał, tak zwał. To jeżeli się nie zmieni, to jak dostaniemy kiedyś dyplomy, na nich będzie orzeł. Aktualny ten właśnie w koronie, co potwierdza publiczność właśnie, jak również państwowość tej wspólnoty, w której wszyscy uczestniczymy. To określenie wspólnota, ono jest, przypominam na wszelki wypadek, ono jest istotne, ponieważ ono jest jakimś odpowiednikiem, dobrym chyba odpowiednikiem, tego, co tam mamy w Konstytucji a propos państwa polskiego, czyli tam jest dobro wspólne. Czyli skoro mamy dobro wspólne w skali ogólnopolskiej, sobie przekładamy tutaj i otrzymujemy rzeczoną wspólnotę. I o, nawet sobie napisałem, to przeczytam. Dla przypomnienia albo uświadomienia, takie dwie maksymy, które powinny pokazywać dla nas wszystkich jakieś takie cele, dewizy niech będzie, stare dewizy, w związku z tym może i słuszne. Pierwsza nawet chyba u mnie w liceum wisiała, zdaje się. Non scholae sed vitae distimus, czyli nie uczymy się dla szkoły, ale uczymy się dla życia. Czyli jeżeli jest takie strategiczne pytanie, po co w ogóle jest to, co we wszystkim uczestniczymy, tutaj w różnych rolach, no to jest po to, żeby dobrze przygotować ludzi do przyszłego życia. Coś będą robić po tym, jak skończą te uczelnie i jest domniemanie, że my im właśnie nie zaszkodzimy, a może i trochę pomożemy w tej przyszłej karierze, miejmy nadzieję, właśnie życiowej. No i takie drugie, to już jest polskie hasło chyba kanclerza Zamoyskiego. Takie będą Rzeczpospolite, jak ich młodzieży chowanie. Czyli no, to, co my tutaj powiemy i co tam będziemy sobie obserwować, plus oczywiście interakcje wewnątrz środowiska, już wśród samych studentów, one potem będą miały wpływ na ten los Polski. Taki, według tego, co pan profesor Poć mówił, postępowy. Jeżeli dobrze rozumiałem, to jest taka wizja, że tam będzie ta technika ciągle rosnąć. Ja nie byłbym taki pewien. Pożyjemy, zobaczymy. Jakoś tam będzie, jak tam mówił w każdym razie Szwajg, byleby nie było najgorzej. Żeby nie było za zimno, tak. Ostatnio ktoś mówił, że tam wielki wulkan w parku Yellowstone ma wybuchnąć lada moment. I wtedy będzie ileś tam lat tego zimna kosmicznego. To właśnie, żeby lepiej się nie spieszyć. I teraz z punktu widzenia już samej uczelni, gdybyśmy się spojrzeli na jej relacje z państwem czy na miejsce w systemie państwowym, no to mamy coś takiego jak autonomię. Ona jest w Konstytucji. Czy jest to coś ważnego? Jest pytanie, po co ona jest? Ona jest po to, żeby podkreślić rangę jak najbardziej tej instytucji i środowiska tego wszystkiego, co się robi. I utrzymywanie czy walka o tę rangę
ona ma być wspomagana poprzez autonomiczne właśnie rozwiązania, czyli własnym, może inaczej rzecz nazywając, rozwiązania, które w ramach uczelni są wymyślane i potem przeprowadzane po to, żeby było dobrze właśnie. O, najpierw tutaj, a potem w skali szerszej. Czyli ta autonomia, ona, jak to autonomia, ona ma swoje granice, bo inaczej byłaby uczelnia państwem, gdyby to było coś większego. W związku z tym, no, prosty przykład, mamy kryzys w skali polskiej uczelnianej demograficznej. No i to zawsze można powiedzieć, że to jest wina państwa w jakimś tam stopniu, ponieważ tam jest słaba polityka prorodzinna. Czyli no, gdyby tutaj szkoła miała bardziej bezpośredni wpływ na płodność, no to wtedy moglibyśmy bardziej siebie obciążać. Ponieważ tak nie jest, to zawsze wygodnie zrzucić to na tych rządzących na wyższym szczeblu, że tam coś tam zaniedbali. Od zakończenia chyba stanu wojennego systematycznie spada właśnie dzietność, ponieważ jest więcej rozrywek niż było w tamtym specyficznym okresie. Czyli tak, skoro mamy coś w rodzaju mini państwa, tak sobie możemy zdefiniować, albo organizm czy organizacja polityczna posiadające pewne cechy państwowe, twór statoidalny, o, gdybyśmy chcieli to ubrać w szatę paranaukową, no to wtedy jest pytanie, jak się układają stosunki wewnątrz tego czegoś, w którym jesteśmy, czyli tej zinstytucjonalizowanej wspólnoty, mówiąc inaczej. Czyli mamy organizację, w której, to widać nawet tutaj, po tym jak sobie siedzimy, są czynniki ważniejsze, tego słowa chyba można użyć, które mają pewną władczość i są czynniki pozostałe, prawda? Czyli mówiąc inaczej, jest władza, można chyba tutaj użyć tego określenia, na różnych płaszczyznach ona występuje i są podwładni chyba. To jest dobre określenie znowu, w ramach tej wspólnoty. W każdej organizacji, szczególnie w takiej, to jest duża organizacja, to jest chyba ciągle największy pracodawca we Wrocławiu, dobrze mówię? Chyba tak. Czyli to ma to swoje znaczenie, jest dużo problemów, to pan rektor o tym doskonale wie. Czyli w każdej organizacji, szczególnie w tak skomplikowanej, toczy się gra na różnych płaszczyznach. Na tym polega polityka. Czyli też toczy się gra pomiędzy czynnikami, które mają władczość, a czynnikami, które są podległymi, które mają z kolei swoje instrumenty, żeby móc swoje interesy w jakiś sposób pokazywać, ewentualnie wpływać na ich realizację. Jak sobie ujmiemy znowu tę grę w pewną szatę prawno-polityczną, tak ją sobie nazwijmy, wtedy otrzymamy ustrój polityczny, niech będzie, że użyjemy tego określenia. Jak ktoś kogoś doradził sobie politykę, w cudzysłowie może sobie to wstawić. Czyli mamy pytanie, w jaki sposób to, co się dzieje tutaj, jeżeli chodzi o rozwiązywanie problemów publicznych tej wspólnoty, jak to się ma do problemów ogólnopaństwowych, czy jest podobnie, czy jest niepodobnie. I tak i nie. Zależy, z której strony sobie na to popatrzymy. Teoretycznie jesteśmy w porządku konstytucyjnym. No bo to inaczej tam chyba powinny władze interweniować, gdyby tutaj w jakiś rażący sposób tamten porządek naruszano. Ale nie do końca tak jest, bo byłoby nudno, gdyby było wszędzie tak samo. Czyli jak sobie popatrzymy na to, jak tutaj wyglądają tradycyjnie, od ładnych paru wieków, relacje, to otrzymujemy coś w rodzaju ustroju mieszanego. To jest znowu ciekawe pojęcie, bo stare, skoro używa się go na przykład teraz, znaczy, że ono zachowało coś ze swojej aktualności. To przypomnę, to był taki wyzwoleniec tam grecki w starożytnym Rzymie, Polibiusz, on się nazywał. I on stworzył taką właśnie koncepcję, która jednym zdaniem polega na tym, że trudno jest tworzyć czyste formy polityczne. W związku z tym każda forma siłą rzeczy jest formą zanieczyszczoną albo właśnie mieszaną. I ta pozytywna część jest taka, że lepiej z tym się pogodzić. Czyli po prostu uznajemy, że nie będziemy mieć ideałów w postaci tam monarchii, arystokracji czy demokracji, tylko będziemy sobie właśnie kombinować. Albo przymuszeni, albo z własnej woli. I tutaj to jest poniekąd z własnej woli chyba, tak można by powiedzieć. Czyli jak sobie popatrzymy na strukturę, to ona będzie podobna w ramach uczelni i w ramach wydziału. To mniej więcej się powtarza. Czyli mamy tak, czynnik monokratyczny, czyli odpowiedni króla albo prezydenta, jak tam co komu pasuje, w postaci rektora,
niedaleko mamy do gabinetu. Tu jest osobiście obecny pan dziekan, który prezentuje czynnik monokratyczny w skali wydziału. Czyli on jest tym numerem pierwszym instytucjonalnie. Czyli jak sobie porównamy z głową państwa, no to jest trochę tak, że myślimy dziekan, mówimy wydział albo na odwrót. Czyli w osobie tego typu wspólnota, albo ta uniwersytecka, albo wydziałowa, ona jest skoncentrowana w większym stopniu. Czyli jest to postać symboliczna, tak? Tak sobie można powiedzieć. To jest coś w rodzaju króla lekcyjnego. Czyli mamy kadencyjność, tutaj wybiera się człowieka na stanowisko, tamto lub tutaj to na wydziale, z założeniem, że potem będzie zmiana na tym stanowisku po jednej albo dwóch kadencjach. Ciekawe jest to, że te wybory, one będą znowu nie za długo, także nawet mówię w ramach uświadamiania, gdyby ktoś chciał wziąć udział, nawet chyba powinno się namawiać, w dzisiejszych czasach, one są w skali Polski wyborami nietypowymi, ponieważ są to wybory pośrednie. Czyli kiedyś te wybory, one były dosyć popularne w Europie, teraz właściwie one znikły, a tu się otrzymało. I mówię też o tym dlatego, żeby dać przykład na pewien naturalny konserwatyzm tego właśnie środowiska. Jak sobie pamiętam, jak studiowałem tutaj kiedyś, to już parę lat minęło, to mniej więcej było tak samo. Tam pewne szczegóły się zmieniły, tam właśnie te komputery, ale te podstawowe rzeczy one zostały. I to właściwie jest słuszne, bo to jak mówią Francuzi, lepsze jest wrogiem dobrego. Czyli każda gwałtowna rewolucja, ona niesie z sobą ryzyko no, nieszczęść, dużych katastrof, tam z psychicznych traum i tak dalej. W związku z tym, jak mamy ten schemat relacji, który jest legitymizowany poprzez wybory, to on sobie taki, jak był tam, nie wiem, 400 czy ileś lat temu, on mniej więcej pozostał. Czyli poniżej tych właśnie czynników monokratycznych, mających tam legitymizację demokratyczną, właśnie pośrednią w przypadku rektora, argumentem za wyborami pośrednimi jest to, że głosują w tej drugiej turze wyborów, czyli jak już jest kolegium elektorskie, ludzie, którzy mają większą świadomość. Czyli najpierw to są wybory w kuriach. Też jest właściwie pozostałość w przeszłości, kiedyś to było w Austrii, tam przed pierwszą wojną światową. Czyli mamy kurię studencką, potem jest kuria no, pracowników tych naukowych, czy jak tam się nazywa, naukowo-dydaktycznych chyba, i jest kuria pracowników pozostałych. Czyli każda, takie no właściwie są trzy stany, jak w średniowieczu było. Każdy z tych trzech, wszystko już było, każdy z tych trzech no, stanów czy kurii, jak zwał, grup czy części wspólnoty, wybiera swoich przedstawicieli i oni dopiero tam z pełną świadomością zapewne, albo prawie, oni wybierają, dokonują właśnie tego właściwego wyboru. Teraz jak sobie zejdziemy niżej, z poziomu właśnie rektorsko-dziekańskiego, czyli jednoosobowej władzy, mamy element władzy grupowej, czyli arystokratyczny, używając tradycyjnej nomenklatury, to jest senat w przypadku szczebla uniwersyteckiego i jest szanowna rada wydziału. W przypadku właśnie wydziału prawa, administracji i ekonomii, czyli ciała wieloosobowe, które są ciałami w jakimś stopniu prawodawczymi. To nie jest tak samo jak tam w przypadku Sejmu, ale pewne ogólne podobieństwo jest. Czyli idea jest tego typu, że najlepsi, najmądrzejsi, niech będzie, najciekawsi może czasami, ludzie w danym środowisku, oni wchodzą w skład tych ciał, aby na zasadzie wspólnego namysłu podejmować decyzje albo dawać zalecenia dotyczące istotnych dla tej wspólnoty spraw. No i potem jak schodzimy na dół, mamy element demokratyczny. Tutaj no, widzimy go, prawda, przed sobą. Czyli to jest ten no, lud. Można chyba użyć tutaj tego, już nie ma w konstytucji określenia, ale co tam. Chyba ono jeszcze w doktrynie funkcjonuje. Czyli arytmetyczna większość, która w tej hierarchii, ona istnieje, tego nie da się ukryć. To jest znowu pozostałość przeszłości. To jest ciekawe, prawda, że właśnie na uniwersytecie ona jest ewidentna. Przypomniało mi się to, co mój poprzedni kierownik lubił co jakiś czas powtarzać, że w nauce nie ma demokracji. Tak to powtarzał z lubością, to coś na rzeczy jest, prawda? Czyli jak sobie będziemy tę strukturę tej społeczności dzielić na pewne warstwy, to właśnie zauważymy, że one występują. To jest
podobne do tego, co mamy w Izbie Lordów ciągle w Anglii. Czyli to teraz jeszcze się skomplikowało, w przypadku administracji i ekonomii przynajmniej, bo mamy dodatkowy szczebelek. Prawda? Właściwie to jest krok w stronę średniowiecza. Przedtem były tylko te studia magisterskie. Teraz mamy licencjata, to był bakałasz, to przedmiot chyba się po polsku nazywało. Czyli mamy takie pół studia, coś w tym rodzaju. Potem mamy magistra, prawda? Jeżeli ktoś tam chciałby się dalej uczyć. Potem są już studia doktoranckie są w tej chwili. Czyli kiedyś tych doktorantów było mało, prawda? A teraz to właśnie chyba demokratyzacja. Jest ich sporo. Ktoś mi ostatnio mówił, że czytałem gdzieś, że w całej Polsce w tej chwili liczba studentów studiów doktoranckich to jest chyba coś około 20 tysięcy, czy ponad 20 tysięcy, jest mniej więcej tak, jak była ilość studentów w Polsce przed wojną. No tych magisterskich według dzisiejszej nomenklatury. Także to wynika z polityki państwa. Owszem, czyli można by to powiedzieć w ten sposób, ja to gdzieś zapisałem, jak znajdę, to powiem, jak nie to, o, mam. Że parafrazując, to chyba znana wypowiedź Napoleona, tam, że każdy tam żołnierz nosi buławę marszałkowską w tornistrze. Teraz można powiedzieć, że każdy ma dyplom w pieluchach, chyba. To jest tego typu założenie. Czyli że każdy może być magistrem, niech będzie, albo tam doktorem, czy coś w tym stylu. Jak sobie porównamy, to aktualny doktor. O tych pieluchach? Że jest magistrem, no potencjalnym. No właściwie tak, że jest prawo do zdobycia tutaj z wykształcenia z takim rezultatem. No, pomysł jest do przemyślenia, de lege ferenda. Bo no, zakłada się, że jak ktoś właśnie skończy studia, to jest mądrzejszy. Nie? Czyli no, tak dla znowu tam dobra narodu. Już pomału będę kończył. I powiem jeszcze tak, jak parę zdań, które tam zajmą, ile trzeba zapewne. Czyli mamy w ten sposób. Tutaj podam taki przykład, który potwierdzi, że jak się lekko wysilimy, to znajdziemy tutaj, w ramach uczelni, wiele rzeczy, które występowały w trochę innej postaci w rzeczywistości politycznej. Czyli na przykład jak mamy, nawet tutaj powiedzmy, to jest coś w rodzaju wykładu chyba, mini wykład w ramach konferencji, albo jakiś taki wykład kursowy, wtedy jest prościej, bo jest jeden człowiek, on tam sobie dłużej mówi, to jest coś w rodzaju do przemyślenia spacyfikowanego wiecu. Czyli jak pamiętamy gdzieś tam z demokracji plemiennej, to przychodzili ludzie na wiec i tam coś sobie krzyczeli, prawda? I tam potem różnie było zamieszania. To jest szczególnie dla ludzi młodych charakterystyczne, bo chcą się wyżyć. To tam się spotykają i coś tam sobie tam właśnie demonstrują. I tutaj oni, to jest podobne, ponieważ gromadzą się razem, no ale tak siedzą i muszą słuchać tego, co tam inni mówią. Prawda? Usypiają niektórzy, ci to tam są spokojniejsi, inni tam te komórki słuchają, to wszystko jest. Tym niemniej pewna potrzeba społeczna zostać zaspokojona. Czyli bycie razem i tutaj słuchanie tam tych właśnie słów słusznej mądrości niech będzie. Taką mocniejszą formą tego wystąpienia, to pokolenie tego już nie kojarzy, my to trochę pamiętamy, to są strajki. Czyli jak wrócimy na chwilę do tożsamości tej wspólnotowości, to w chwilach strajków ona osiąga coś w rodzaju takiej koncentracji w tej tożsamości, jaką mamy w więzieniach albo w wojsku. W tym wojsku, którego już nie ma, czyli wojsku z poboru. Kiedy część obywateli jest razem i oni tam, no z przymusów tam, oni się koncentrują tutaj, no są dobrowolne studia, czyli nie jest przymus. I to był taki festiwal demokracji. W 68 były strajki, potem były 80. tym i w 81 i potem w 88. W tych tam oficjalnie teraz się mówi przełomowych chwilach dla ustroju. I to jak się zapytamy, po co one były, to chyba można powiedzieć, że one były raczej nie przeciwko tutaj, miejscowym instytucjom. Ja przynajmniej nie pamiętam tego typu haseł. Była krytykowana umowna Warszawa. Czyli zakładano, że tutaj my sobie jakoś radzimy, no tylko właśnie tam za mała autonomia. O, wtedy właśnie domagano się większej autonomii, czyli jak ją uzyskamy, to będzie lepiej. I teraz tak, o, jeszcze dwa słowa. Mianowicie mamy, to jest w tej chwili modne hasło ideologiczne, mamy pluralizm. Czyli tam zakłada się, że pluralizm jest czymś słusznym, odnajdziemy sobie.
tutaj w strukturach uniwersyteckich. Czyli taka stara postać tego pluralizmu to są wydziały. Czyli jest ileś tam nauk i te nauki, one się ciągle rozwijają. Ile w tej chwili jest wydziałów? Szczerze nie wiem, panie rektorze. Ile mamy? 10, tak? 10 wydziałów. No to za chwilę będzie zapewne 12. Przypuszczalnie, ponieważ no, zgodnie z wiarą tutaj w postęp i w naukę, nauka się rozwija, czyli sobie tworzymy nowe byty. Mamy nadzieję, że to właśnie nie jest mnożenie bytów ponad konieczność. W skali wydziału na przykład chyba przyjawem takiego pluralizmu są koła naukowe. Czyli są ludzie młodzi, tutaj studiujący, którzy zainspirowani tym, co sami mówią albo co im się właśnie przekazuje, oni chcą w bardziej zindywidualizowany sposób poznawać rzeczywistość niż ci, którzy tam sobie normalnie zwykle studiują i oni tam wchodzą w te koła, aby tam się specjalizować. U nas chyba w ramach, no źle mówię, w ramach, przy katedrze powstały dwa nowe koła ostatnio, 5 czerwca. Przy okazji powiem, bo to chyba nawet to koło, którym się opiekuje, ono to robi tam. Demokracja, monarchia, ciekawy ten temat. Kto chce, niech przyjdzie. I teraz tak, pomału już kończąc, powiem w ten sposób, że jak sobie popatrzymy tak z lotu tam z Kowronka czy kogoś na to, co tutaj mamy, to możemy sobie powiedzieć, że powtórzę po raz kolejny celowo, mamy do czynienia z pewnym takim nawet odruchowym konserwatyzmem tutaj. Czyli jak sobie weźmiemy no, tę przysłowiową Warszawę, tam jest większy pęd do przodu właśnie, ponieważ no, Europa, tam wyzwania, przy tym mówiło się o Związku Radzieckim, zawsze są jakieś wyzwania, to jest normalne. Natomiast tutaj to sobie bardziej siedzi na tej gałęzi, na której było. I teraz jest pytanie, czy to jest słuszne, prawda? Takie no, niespieszenie się z jakimiś tam szczególnymi zmianami. Czasem okazuje się, że tak. Czyli jak był już podany przykład Senatu, w Polsce Ludowej zniesiono, a tutaj sobie był, jakoś podobnie jak w innych uczelniach. I okazało chyba się, że słusznie, prawda? Czyli przyszło nowe, nawiązano do tej idei i zapewne byłoby trudniej nawiązać, gdyby nigdzie tego Senatu nie było. No to zawsze można powiedzieć, że no, chyba jednak mamy jakąś ciągłość tutaj, która została przechowana właśnie na tym poziomie. Czyli można powiedzieć w ten sposób, że jeżeli władza w Warszawie jest sprytna, ona powinna nawet kultywować. To się mniej lub gorzej robi. Takie no, enklawy czegoś innego, po to, żeby w razie potrzeby skorzystać. Z rozwiązań, które na aktualnym etapie rozwoju niekoniecznie są modne, ale jak przyjdzie nowe, to wtedy można skorzystać. Czyli to nowe znowu jest jakimś tam starym, tylko przerobionym, ubranym w dzisiejsze szaty. Czyli tak, konkludując, powiem tak, o dobrze, że gdybyśmy chcieli krótko zdefiniować, czym jest zarówno uniwersytet, jak i wydział, już tam proszę sobie wybrać skalę, to byłoby tak, że to jest organizacja, upolityczniona niech będzie, zdominowana przez merytokrację, czyli rządy fachowców, specjalistów od różnych tutaj gałęzi nauk prawnych w tym wypadku, gerontokrację, czyli jest to, że im ktoś jest starszy przeważnie, tym jest ważniejszy, no i oligokrację, czyli ten oligokracja, czyli ten czynnik arystokratyczno-oligarchiczny, jak zwał właśnie tak zwał. Czyli ta demokracja gdzieś jest, ale w tle tak na co dzień. Są przedstawiciele w Senacie i w Radzie Wydziału Studentów, ale tak no, głównie są po to, żeby znowu się uczyli chyba. Sami zdaje się takie założenie tutaj przyjmują. Z punktu widzenia państwa to jest kuźnia kadr parlamentarno-administracyjno-sędziowskich. Szczególnie ten wydział. Inne wydziały w mniejszym stopniu, ale też jakąś kuźnią kadr są, dlatego państwo trochę musi dmuchać jednak. To środowisko zawsze się krzywi tam, że co minister to jest gorszy, no ale to tam, tacy są Polacy, to tam trudno, żeby byli specjalnie jakoś tutaj inni. Kiedyś będąc w jakiejś bibliotece, coś tam sobie zamawiałem i musiałem się pomylić przy wypisywaniu zamówienia. I byłem przekonany, że to, co będę czytał, to jest względnie nowe. To było parę lat temu już chyba po okrągłym stole.
No i tak czytam, czytam i tam coś mi przestało pasować świadomie, czy nazwiska, czy coś. I potem sprawdzam chyba tam 38 rok. No to samo, mniej więcej. Właśnie, że minister się nie sprawdza, że po studiach nie ma co robić, że to państwo właściwie się jakoś jest krzywe tutaj, nie myśli o tam biednych pracownikach uczelni i tak dalej. Także no, to jest nic nowego. W każdym razie no to postulat prezesem państwa oczywiście, żeby się lepiej starało, to pewnie. To zawsze to trzeba powtarzać. Czyli tak, ostatnie słowa, czyli to ostateczne podsumowanie będzie takie. Na wszelki wypadek je napisałem, spróbuję przeczytać. Nie ma ucieczki od polityki. Tutaj te wystąpienia, które zaczynały, to też jak najbardziej reprezentowały pewną linię właśnie polityczną. W przypadku uczelni przybiera ona szczególne formy, bo to jest szczególne właśnie środowisko. Czyli z punktu widzenia teraz władzy, też uniwersyteckiej, ale również państwowej, powinna władza być bardziej lisem niż lwem. To jest taki wzięty z Machiavellego schemat, nie? Że albo władza właśnie tak bardziej krzyczy, albo bardziej jest, tak patrzy się właśnie, obserwuje tych nie straszy, ale zachęca. Czyli używając prostszego porównania, raczej marchewka niż kij. Raczej to jest chyba w przypadku tym środowiska, zarówno jeżeli chodzi o władze miejscowe, jak i warszawskie, to jest chyba lepsze. Bardziej się sprawdza, bo inaczej te strajki właśnie tam są problemy, bo wrażliwe jest środowisko tutaj. Czyli lepiej tak nie krzyczeć, ale tak właśnie sprytnie mówić chyba. Przymyka Warszawa oko na deficyt ludowładztwa. Jest ten deficyt, gdybyśmy tam sobie popatrzyli na jakieś standardy europejskie, dzięki czemu jest większa szansa na zachowanie tożsamości, tej właśnie tradycyjnej, średniowiecznej. I dzięki temu czynniki władcze prowadzą racjonalną politykę albo próbują to robić. I tym dziękuję za wysłuchanie.